Jak dotąd we wszystkich rozważaniach o krzywych popytu mówiłem niemal wyłącznie o wpływie ceny na wielkość popytu. Na przykład użyjmy tej krzywej popytu na nowy samochód określającej liczbę sztuk sprzedanych dziennie. Mówiłem na przykład, jeśli cena wynosi 60 tysięcy tu jednostką są tysiące jeśli cena wynosi 60 tysięcy, to sprzeda się jeden samochód. A jeśli cena wynosi 50 tysięcy, to sprzedadzą się dwa samochody. Interpretowałem to zatem tak, że przy danej cenie sprzeda się określona liczba jednostek. Teraz chcę pokazać odwrotną interpretację. Użyję tej samej krzywej popytu, tej samej zależności między ceną a ilością, ale rozumianej nieco inaczej niż dotąd. Uznamy, że tym razem to ilość określa cenę. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy producentem tego nowego modelu samochodu. I myślimy odwrotnie. Nie ile sprzedamy przy cenie 60 czy 50 tysięcy dolarów, tylko co jeśli będziemy produkować tylko jedno auto tygodniowo? Za ile je sprzedamy? Załóżmy, że to wiemy, bo umiemy czytać w myślach albo zrobiliśmy badania rynku. Jeśli postawimy takie pytanie, jeśli mamy zamiar sprzedawać tylko jedno auto tygodniowo i wiemy, że w ciągu każdego tygodnia znajdzie się ktoś, kto uzna, że ten wóz wart jest 60 tysięcy, że będzie gotów zapłacić tę sumę i zapomnieć o wszystkim innym, co może kupić za te 60 tysięcy, bo tak pragnie mieć nasz samochód, to ta osoba znajduje się. znajduje się w tym punkcie. W tym punkcie jedno auto sprzedamy za 60 tysięcy dolarów. A jak będzie z kolejnymi autami? Co jeśli zechcemy sprzedawać dwa auta? Jeśli postanowimy sprzedawać dwa auta, jedno moglibyśmy sprzedać za 60 tysięcy, o ile znaleźlibyśmy tę pierwszą osobę, ale druga osoba ta pierwsza bardzo pragnie posiadać nasz samochód, ale ta druga osoba, drugi potencjalny kupiec naszego auta, może nie być aż tak entuzjastycznie nastawiony. Zatem ten drugi klient będzie gotów wydać na nasze auto już tylko 50 tysięcy. Kupi za 50 tysięcy. Więc jeśli chcemy sprzedać dwa auta, jeśli planujemy sprzedać dwa auta po jednakowej cenie dla wszystkich, później powiem o sytuacji, gdy ceny nie są jednakowe. Lecz jeśli cena ma być stała dla wszystkich, to musi wynosić 50 tysięcy. Za tyle ta pierwsza osoba na pewno kupi, bo wóz tak jej się podoba, że zapłaciłaby za niego nawet więcej. Ale żeby sprzedać dwóm osobom, trzeba obniżyć cenę do 50 tysięcy. Ta sama logika. Co jeśli chcemy sprzedać 3 auta, trzy samochody tygodniowo? Przy cenie 50 tysięcy tych dwóch na pewno się skusi, ale trzecia osoba nie podejdzie do tego z takim entuzjazmem. Nie będzie tak skora dokupna, jak ci dwaj. Załóżmy, że umiecie czytać w myślach i wiecie, że dla tego trzeciego klienta na rynku korzyść krańcowa… Zapiszmy to pojęcie. Korzyść krańcowa z kolejnej, z kolejnej jednostki wynosi 40 tysięcy dolarów. Ten kolejny klient może kupić tylko trzecie auto albo wszystkie trzy auta. Może kupuje na wynajem, więc mówi: Chętnie kupiłbym trzy auta, ale cena mi nie odpowiada. Moja korzyść krańcowa jest niższa. To jest ta sama korzyść krańcowa, o której mówiłem przy okazji krzywej możliwości produkcyjnych. Z tym, że wtedy chodziło o kombinacje wymienne i koszt alternatywny, a tu interpretuję korzyść krańcową jako cenę bo cena to w pewnym sensie też alternatywa. Wydając 40 tysięcy dolarów na samochód, decydujemy, że nie wydamy tej sumy na coś innego na spłatę hipoteki albo zakup jachtu. Dlatego każdy nowy punkt, który tu zaznaczamy, to korzyść krańcowa kolejnego klienta. Jego korzyść krańcowa z kolejnej jednostki dobra, które produkujemy. To zupełnie inne spojrzenie na krzywą popytu. Poprzednio pytaliśmy, ile sztuk uda się sprzedać za 50 tysięcy, a teraz pytamy. Ile zażądać, jeśli chcemy sprzedać tylko dwie sztuki? 50 tysięcy dolarów. A jeśli zamiast dwóch chcemy sprzedać trzy, to musimy ustalić cenę na poziomie rynkowej korzyści krańcowej z tej trzeciej sztuki. To korzyść krańcowa kolejnego klienta. Cena, która przekona go, że warto kupić ten wóz. Niech wynosi 40 tysięcy. Na tym chyba poprzestanę. Chodzi o to, że zależnie jaką ustalimy cenę, załóżmy, że chcemy sprzedać cztery auta tygodniowo. Wiemy, że aby namówić tę czwartą osobę, musimy ustalić cenę na 30 000 dolarów. Zauważcie, jeśli ustalimy cenę na 30 000, żeby sprzedać cztery auta, to dla tych trzech ludzi to będzie okazja. Bo pierwszy wóz moglibyśmy sprzedać dużo drożej, drugi też poszedłby za sporą cenę, choć już nie tak dużą. Trzeci byłby nieco tańszy niż drugi, ale wciąż droższy niż 30 000. Będę o tym mówił w kolejnym odcinku, że niektórzy z tych klientów płacą mniej niż to auto jest warte, przynajmniej ich zdaniem.